Bardzo mi miło, że widzimy się już po zadaniach w Forcie Boyard, które zobaczycie na jesieni na Viaplay. Marysiu, czy znałaś wszystkich, którzy wystąpią z tobą w odcinku? Jaka była atmosfera też na planie? Mieliśmy super atmosferę, naprawdę. W ogóle właśnie, to jest ważne, chciałam powiedzieć, że to jest nie tylko super przygoda, ale to, że poznajesz takich strasznie fajnych ludzi, kompletnie z różnych dziedzin. My się bardzo zintegrowaliśmy, ponieważ prawie wszyscy zgubili walizki. Nie dojechał bagaż. Ja akurat miałam swój bagaż, no bo się na jeden dzień spakowałam w jedną malutką walizeczkę, ale większość osób, 90% osób z naszej wycieczki zgubiło bagaż. W związku z tym pierwsze zadanie mieliśmy już na lotnisku. Trzeba było się zorganizować, ogarnąć, skąd ten bagaż wziąć, zdecydować, czy zostajemy, czy idziemy, i po prostu tutaj wygrała współpraca górą. Wiecie, takie zadanie od razu nam podniosło adrenalinę i uważam, że świetnie nas to zintegrowało. I naprawdę wiem, że to tak może się mówi, ale kurczę, żeśmy strasznie szybko dzięki temu załapali flow. Wczoraj były poważne rozmowy na... Taktyka? Nie, takie nawet nie taktyka, o życiu, wiesz, i o poważnych sprawach. Chyba przez te pierwsze problemy nagle tak się otworzyliśmy przed sobą. Znaczy przynajmniej my mieliśmy takie bardzo fajne kobiece rozmowy wczoraj na plaży, za które dziękuję dziewczynom. Zapytałem o to, czy wszystkich znałaś, ponieważ dzisiaj w tych wielkich emocjach w jednym wywiadzie Stifler zapomniał w ogóle twojego imienia i mówi: taka reżyserka od kobiety z Dubaju. Stifler, wiemy, że to jest kula emocji. I od razu wpadło mi do głowy, czy ciebie mylono w przeszłości z jakimiś innymi znanymi osobami? Czy zdarzało ci się takie sytuacje? Nie, znaczy przepraszam, bo raz mam taką super historię, którą zawsze wszystkim opowiadam, że grałam w klubie na jakiejś imprezie klubowej, no i tam śpiewam, się produkuję, w ogóle wszyscy się super bawią, ekstra schodzę, druga w nocy i podchodzi do mnie koleś, mówi: Mandaryna, ja pierdzielę, jak ty super śpiewasz, to jest nieprawda, że ty nie umiesz śpiewać, ty jesteś świetna po prostu. Znaczy, Evrynaj. Tak.